Podróżni szli ciągle wypoczywali jeno w dąbrowach cienistych czarnowłose pachole układało się do snu na zielonej murawie a dziad czuwał przechodzili też i przez ruczaje a gdzie brodu nie było to go szukali chodząc długo brzegiem czasem też dziad przenosił pacholę na ręku z siłą dziwną w człowieku który już chodził po żebranym chlebie ale był to barczysty dziad tak wlekli się znowu aż do wieczora, aż wreszcie pachołek usiadł przy drodze w lesie dębowym i rzekł: Już mi i tchu brak, i siły zbyłam. Nie pójdę dalej, tu się położę i zamrę. Dziad zakłopotał się srodze. O, to przeklęte pustkowie, rzekł. Ani futora, ani sadyby na drodze, ani żywego człowieka, ale nie możemy tutaj na noc zostawać. Wieczór już zapada, za godzinę ciemno będzie. A posłuchaj, jeno, waćpanna, panna. Jak mi Bóg miły, tak słyszę szczekanie psów. Tak jest, to psi, nie wilcy. Tedy niedaleko musi być demianówka, o której mnie dziad powiadał. Chwała, bądź Bogu Najwyższemu! Jużem myślał, czyby ognia nie napalić od wilków, ale byśmy się pewnie pospali, bośmy oboje znużeni. Tak jest, to psi, słyszysz? Chodźmy, rzekła Helena, której nagle sił przybyło. Jakoż zaledwie wyszli z lasu, pokazały się o kilka stajń ognie licznych chat. Dojrzeli także trzy kopułki cerkwi, pobite świeżymi gątami, które świeciły jeszcze w pomroce od ostatnich blasków zorzy wieczornej. Szczekanie psów dochodziło coraz wyraźniej. — Tak jest, to Demianówka, nie może być nic innego — rzekł pan Zagłoba. — Dziadów wszędy chętnie przyjmują, może zdarzy się i nocleg, i wieczerza, a może dobrzy ludzie dalej podwiozą. Pamiętaj, że wać panna rzeź nie mowa. Gdy się ktoś o co spyta, zaraz mu pokaż na mnie i rzeknij hum, hum hum, nia, nia. panna, uważałem, wiele masz roztropności, a to przecie o naszą skórę chodzi. Chyba byśmy przypadkiem na hetmańskie albo książęce chorągwie trafili, wtedy zaraz ogłosim, kto jesteśmy, zwłaszcza jeśli się znajdzie oficer grzeczny i pana Skrzetuskiego znajomy, prawda, żeś to wać panna pod opieką książęcą. Wtedy nie masz się czego żołnierzów obawiać. O, o, a to co za ogniska tam w dołku buchają. Aha, kują, to kuźnia, ale widzę i ludzi przy niej niemało. Pójdźmy tam. Istotnie w rozpadlinie stanowiącej przedsionek jaru stała kuźnia, z której komina sypały się snopy i kłęby złotych iskier, a przez otwarte drzwi i przez liczne dziury wiercone w ścianach buchało jaskrawe światło, przesłaniane chwilami przez ciemne postacie kręcące się we wnętrzu. Na zewnątrz przed kuźnią widać było także w pomroce nocnej kilkadziesiąt postaci stojących kubkami. Młoty w kuźni biły w takt, aż echo rozlegało się dookoła, a odgłos ten mieszał się ze śpiewami pod kuźnią, z gwarem rozmów, ze szczekaniem psów. Widząc to wszystko, pan Zagłoba skręcił zaraz w ufiar, zabrząknął w lirę i począł śpiewać. Ej tam na chori, żeńcy, żnut, a popit choroju, popit zelenoju, kozaki idut. Tak śpiewając zbliżył się do gromady ludzi stojących przed kuźnią. Rozejrzał się. Byli to chłopi, po większej części pijani. Prawie wszyscy trzymali w ręku drągi. Na niektórych z tych drągów widniały kosy poobsadzane sztorcem i ostrza spis. Kowale w kuźni pracowali właśnie nad wyrobem tych ostrz i odginaniem kos. Ej, dit, dit! poczęto wołać w gromadzie. Sława Bohu, rzekł pan za głowa. — Na wiki wiki. Skaży te ditki, wrzeje demianiwka. Demianiwka, albo szto? Bo mnie po drodze mówili, ciągnął dalej dziad, że tu dobrzy ludzie, mieszkają co dziada przygarną, nakarmią, napoją, przenocują i chorosi dadut. Ja stary daleką drogę odbyła chłopiec, to już dalej krokiem nie może. On biedny nie mowa mnie starego prowadzi, bo nie widzę ślepiec, ja nieszczęsny. Bóg was pobłogosławi, dobrzy ludzie i święty Mikołaj cudotwórca pobłogosławi i święty Onufrii pobłogosławi. W jednym oku trochę mi światła Bożego zostało, a drugie ciemne na wieki. Tak z teorbanem chodzę, pieśni śpiewam i żyję jak ptaki. Tym, co z rąk dobrych ludzi spadnie. A skąd wy, Didu? Oj, z daleka, z daleka, ale pozwólcie spocząć, bo widzę pod kuźnią jest ława. Siadaj i ty, nieboże, mówił dalej, ukazując ławkę Helenie. My aż znad ladawy, dobrzy ludzie, ale z domu dawno, dawno wyszli, a teraz z browarków, z odpustu idziemy. A co tam słyszeli dobrego? pytał stary chłop z kosą w ręku. Słyszeli, słyszeli, ale czy co dobrego nie wiemy? Ludzi tam naschodziło się mnogo. Ochmielnickim mówili, że hetmańskiego syna i jego łycarif zwojował. Słyszeli także, że na ruskim brzegu chłopi na panów się podnoszą. Gromada otoczyła zaraz za głowę, który siedząc obok kniaziówny od czasu do czasu w struny liry uderzał. To wy ojcze słyszeli, że się podnoszą, a jakże nieszczęśliwa, bo nasza chłopska dola, ale mówią, że koniec będzie. W Kijowie pismo od Chrysta na ołtarzu znaleźli, że będzie wojna straszna i okrutna, i wielkie krwi przelanie na całej Ukrainie. Półkole otaczające ławę, na której siedział pan zagłoba, ścieśniło się jeszcze bardziej. Mówicie, że pismo było? Było jako żywo! O wojnie, o krwi przelaniu, ale nie mogę mówić więcej, bo mi staremu biednemu w gardle już zaschło. Macie, ojcze, miarkę, gorzałki, a mówcie, coście na świecie słyszeli! – Wiemy i my, że dziady wszędzie bywają i wszystko znają. Bywały już u nas, taj kazały, że na paniw przyjdzie od chmiela czarna godzina. – No, tak my kosy i spisy kazali sobie robić, aby nie byli ostatni, ale teraz nie wiemy, zaczynać li już, czy pisma od chmiela czekać. Zagłoba wychylił miarkę, posmakował, potem pomyślał chwilę i rzekł – a kto wam mówi, że czas zaczynać? My sami chcemy. Zaczynać, zaczynać! ozwały się liczne głosy. Koły za porożcy pani w pobyły, tak zaczynać. Kosy i spisy zatrzęsły się w krzepkich rękach i wydały brzęk złowrogi. Potem nastała chwila milczenia, jeno młoty w kuźnicy biły. Przyszli, rezunowie, czekali, co powie dit. Dziad myślał, myślał, wreszcie spytał. Czyli wy ludzie? My, kniazia Jeremy. A kogóż wy będziecie Rizaty? Chłopi spojrzeli po sobie. — Jego? — spytał dziad. Nezderżymo. Oj, niezderżyte, ditki, nezderżyte. Bywał ja i w łubniach i widział kniazia na własne oczy. Straszny on. Kiedy krzyknie drzewa drżą w lesie, a jak nogą tupnie, jar się robi. Jego i korol boica, i hetmany słuchają, i wszyscy się jego boją. A wojska więcej u niego niż u hana i u sułtana. Nezderżyte, dytki, nezderżyte. Nie wy jego poszukacie, ale on was poszuka. O spody, pamył! i ozwały się ciche, przerażone głosy. I znowu słychać było tylko bicie młotów. Kto tu kniaziowy komisar? pytał dziad. Pan Gdeszyński. A gdzie on? Uciekł. A czemu on uciekł? bo słyszał, że dla nas spisy, tajkosy kują, tak się przeląkł i uciekł. Tym gorzej, bo on o was, kniaziowi, doniesie. Coś ty, didu, kraczesz jak kruk, rzekł stary chłop. A tak my i wierzymy, że na pani w czarna godzina nadchodzi. I nie będzie ich ani na ruskim, ani na tatarskim brzegu, ni panów, ni kniaziów, tylko kozaki. Wolni ludzie będą, i nie będzie ni czynszu, ni czopowego, ni suchomielszczyzny, ni przewozowego, i nie będzie Żydów, bo tak stoi w piśmie od Chrystusa, o którym ty sam powiadał. A chmiel taki, jak i kniaź mocny. Najsja, nice, popróbujut. Dajże mu Boże, mówił Dit, ciężka nasza chłopska dola, a dawniej inaczej bywało. Czyja ziemia? Kniazia. Czyj step? Kniazia. Czyj las? Czyje stada? Kniazia. A dawniej był Boży las, Boży step. Kto przyszedł pierwszy, to wziął i nikomu nie był powinien. Teraz paniw, a kniaziej. Dobra wasza, Ditki, rzekł dziad, ale ja wam jedną rzecz powiem. Sami wiecie, że tu kniaziowi nie zdzierżycie, więc oto co powiem. Kto chce pani fryzaty, niech się tu nie ostaje, póki się Chmiel z kniaziem nie popróbuje, ale niech do Chmiela ucieka i to zaraz, jutro, bo kniaź już w drodze. – Jeśli jego pan Gdeszyński do Demianówki namówi, to nie będzie on, kniaź, was tu żywił, ale do ostatniego wybije. Tak wy do Chmiela uciekajcie. – O spody, pamyłuj, a gdzie nam Chmiela szukać? – Po to ja tu, ditki, przyszedł, żeby wam powiedzieć, gdzie Chmiela szukać. Pójdziecie wy, dzieci, do Złotonoszy, a potem do Trechtymirowa pójdziecie i tam już chmiel będzie na was czekał. Tam się też ze wszystkich wsi sady, pichutorów ludzie zbiorą, tam i tatary przyjdą, bo inaczej kniaś wszystkim wam, by po ziemi, po matce chodzić nie dał. A wy, ojcze, pójdziecie z nami? Pójść nie pójdę, bo stare nogi ziemia już ciągnie, ale mnie te legę zaprzężcie, zaprzęszcie, taj pojadę z wami. A przed Złotonoszą pójdę naprzód, zobaczyć, czy tam pańskich żołnierów nie ma. Jak będą, to ominiemy i prosto na Trechtimirów pociągiem. Tam już kozacki kraj. A teraz mnie jeść i pić dajcie, bo mia stary, głodny i pachołek mój głodny. Jutro rano ruszymy, a po drodze o panu Potockim i o kniaziu Jaremie wam zaśpiewam. Oj, srogie to lwy, wielkie będzie przelanie krwi na Ukrainie, niebo czerwieni się okrutnia i miesiąc jakoby we krwi pływa. Roście wyditki z miłowania Bożego, bo niejednemu nie chodzić już długo po Bożym świecie. Słyszał ja też, że upiory z mogił wstają i wyją. Jakiś przestrach ogarnął zgromadzone chłopstwo. Mimo woli zaczęli się oglądać i żegnać i szeptać między sobą. Na koniec jeden wykrzyknął: Do złotonoszy! Do złotonoszy powtórzyli wszyscy, jakby tam właśnie była ucieczka i ocalenie. W trzech na pochybel lachom i panom. W kilka chwil później dziad pokrzepiał się solidnie baraniną, popijając obficie miodem, a nazajutrz rano ruszył wraz z pacholęciem wygodną telegą ku Złotonoszy, eskortowany przez kilkudziesięciu konnych chłopów zbrojnych w spisy i kosy.